Mimo koronawirusa forma jest najwyższa, co potwierdzają Łukasz Zarzeczny i Sebastian Mila. Dzień dobry panowie. Cześć, Rafał, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. No, dzień dobry. Jest okazja do wspominków piłkarskich, z czego bardzo się cieszę, bo ja to taki sentymentalny jestem bardzo i wy z tego co wiem to też. Każdy z nas kiedyś w jakimś momencie zakochał się w futbolu, a pomagała w rozwijaniu tej miłości jakaś drużyna, czy to klubowa, czy to reprezentacyjna, taka, która nasze chłopięce marzenia rozhuśtała do maksymalnych rozmiarów i która potem często też kierowała naszą karierę na konkretne piłkarskie ścieżki. U Sebastiana kariera przełożyła się na karierę zawodniczą, u nas z Łukaszem taką bardziej kibicowską, ale każdy gdzieś tam pewnie w duchu jakąś taką swoją pierwszą piłkarską miłość ma. No to chciałbym was zapytać, jakie są te wasze piłkarskie miłości i do jakiej drużyny najchętniej wracacie pamięcią. Od Sebastiana może zaczniemy. Seba, co to był za zespół, który tak wzbudził w tobie miłość do futbolu? Słuchajcie, to są piękne chwile. Lubię o nich opowiadać, dlatego że wracam jakby do tych chwili. Człowiek wtedy był młody, taki pełny energii i fajnych wspomnień. I rzeczywiście 92 rok, czyli Igrzyska Olimpijskie i Barcelona. Oczywiście to był mecz, to była nasza drużyna i to była, którą ja pierwszy pamiętam. Później 94 Mistrzostwa Świata w USA. To są imprezy, od których ja zaczynałem swoją jakby pamięć i myśl o futbolu w telewizji. I tak troszeczkę też w realu, ale drużyna, na której chciałbym się skoncentrować, to nie jest reprezentacyjna, to jest 93, 94 i to jest AC Milan. I to jest AC Milan z Roberto Baggio, to jest z Laudrupem, to jest Savicevicem. To jest też co najważniejsze z Paolo Maldini, a na samym końcu może to nie jest największa gwiazda, nie była największa gwiazda tego zespołu, ale Danielo Massaro. Dlaczego Danielo Massaro? Napastnik, który jako pierwszy z piłkarzy zaczął ubierać kolorowe buty, znaczy białe w tamtym momencie to były buty. Wiecie co, to było wow, to było coś po prostu, co absolutnie w ogóle się w głowie nie mieściło, że ktoś może mieć białe buty po prostu na boisko, a on właśnie takie... A ja myślałem, że pierwszy białe buty miał inny zawodnik Milanu, czyli Marco Simone, który grał w nich... O, ja też bym powiedział, że Marco Simone. Dokładnie. No dobra, przestańcie, możemy się zakładać absolutnie, absolutnie Danielo Massaro tutaj wygrywa i tutaj bez dwóch zdań, ale co wam chciałem powiedzieć? Dlaczego ta drużyna, bo to była oczywiście drużyna już po tych największych gwiazdach, znaczy największych gwiazdach, jeżeli można tak powiedzieć, ale to było Julita, Van Bastena i Rijkaarda, to było właśnie ten okres się skończył i właśnie wtedy wchodzi, no wtedy Baresi jeszcze został, to 35-letni wtedy Baresi jeszcze, ale to takie Costa Curta, Sebastiano Rossi w bramce, no słuchajcie, no i oni w tamtym sezonie 9-3, 9-4, to jest najważniejsze w tym wszystkim, to po pierwsze, że wyprzedzili z Del Piero Juventus Turyn, ale co najważniejsze, w finale Ligi Mistrzów, którą wygrali 4-0 z Barceloną, z moją Barceloną, z Krzysztofą Stoiczkowym i z Romario w ataku, więc słuchajcie, to była drużyna, od której tak naprawdę się zakochałem. To ja teraz szybciutko wejdę w słowo, dlatego że moja opowieść trochę nawiązuje do opowieści Sebastiana, a przy okazji pamiętam ten finał, on był rozgrywany na stadionie Panathinaikosu w Atenach, wiesz? Ten z Barceloną. No takie rzeczy gdzieś tam zostają czasami w pamięci. Najlepsze są takie wspominki, jak u Sebastiana ta dotycząca białych butów, bo to są takie rzeczy z dzieciństwa, które gdzieś tam są kompletnie irracjonalne, ale gdzieś tam nam zostają w pamięci i one są dla nas ważne. Seba, nawiążę do twojej opowieści, dlatego że ta moja jedenastka, taka, która mi utkwiła w pamięci najmocniej i która rozbudziła we mnie miłość do futbolu, to jest reprezentacja Holandii z 1988 roku, z Mistrzostw Europy, mistrz Europy wtedy, no i wiadomo, że z trójką Holendrów, czyli Van Basten, Hulit i Rijkaard, którzy tworzyli podwaliny tego wielkiego Milanu, to od tego się wszystko zaczęło i ten wielki Milan to też był moją miłością, chociaż ta miłość, no to tak pomarańczowy miała raczej kolor niż czerwono-czarny, bo to spłynęła z racji tych Holendrów. Ale pamiętam tamten zespół Milanu. Powiedziałeś, sporo nazwisk wymieniłeś. Ja bym tam dołożył jeszcze Roberto Donadoni, który teraz jest jako trener też znaną osobistością. Pamiętasz? Boban, Donadoni, Angelo Colombo, Carlo Ancelotti, no Zvonimir Boban później też. Demetrio Albertini, który młodziutki taki wchodził, pamiętam, do gry. To prawda. Natomiast kto był trenerem wtedy? Arrigo Sacchi. Milanu? Arrigo Sacchi. Nie. Chyba nie był. Znaczy tego Milanu, co mówiłem, 93-94. Tego mojego Milanu był Arrigo Sacchi, tak. A później zmienił go. Fabio Capello.
a później Fabio Capello. Z Fabio Capello, ale mamy takich dużo pobocznych ścieżek, dużo pobocznych gałęzi od głównego pnia, ale z Fabio Capello zawsze mi się będzie kojarzyć jeden jego sezon, który rozegrał w Realu Madryt, to znaczy rozegrał, prowadził Real Madryt, zdobyli mistrzostwo Hiszpanii, a Capello zwolnili, bo zespół grał bardzo defensywnie, pamiętacie? Nie możliwe, no. W futbolu najważniejszy wydawałoby się, że jest wynik, ale w przypadku Realu Madryt to tam też, i Barcelony zresztą też, no to liczy się też wynik, ale styl jest równie ważny. Holandia, tulipany pomarańczowe i ten zespół, który wtedy w 1988 roku rozgromił wszystkich, a przypominam, że w grupie eliminacyjnej do Mistrzostw Europy grał też z Polską. To była grupa, gdzie był jeszcze Cypr, gdzie były Węgry, i byli Polacy i byli Holendrzy. No nie mieliśmy wówczas szans, to był zespół Wojciecha Łazarka, taki słaby moment w historii polskiego futbolu, więc to nie było mowy o awansie do Mistrzostw Europy. Przypominam, że my dopiero po raz pierwszy to awansowaliśmy, dużo, dużo później. Trzeba było czekać. Mario było całkiem niezłe wtedy w eliminacjach. No właśnie, właśnie, właśnie. A Holendrom nie sprostał nikt. Oni zaczęli od fal startu te Mistrzostwa Europy w 1988 roku ze Związkiem Radzieckim. Zagrali pierwsze spotkanie i przegrali 0-1. Potem spotkali się z nimi także w finale. Było już dużo lepiej, skończyło się 2-0 po bramkach Hulita głową. Tak pamiętacie, ten miał taki fajny dredy wtedy. To był wow, wow, nikt tego nie miał na świecie. Prawie. Słuchajcie, ale powiem wam, że odnośnie Holendrów, przepraszam, że tylko wejdę na słowo, ale oni zawsze... Te tulipany zawsze taką budzili pozytywną energię, że strasznie dużo kibiców sobie potrafili zjednoczyć wokół swojej drużyny. No dla nas to był w ogóle szok, bo jak ta kamera jechała po trybunach, wiecie, mistrzostwa były rozgrywane w RFN wtedy i widziało się tych holenderskich kibiców ubranych w koszulki z różnymi gadżetami, z czapeczkami, z szalikami. U nas tego nie było oczywiście, więc człowiek tak siedział, patrzył, myślał sobie, wow. Jezu, jacy to szczęśliwi ludzie, nie? Łukasz, prawda, co masz... Jakie masz wspomnienie, jaką masz drużynę? Jakoś tak... Dlaczego jest to San Marino? Zdarzyło się, że wszystkie wspomnienia są bardzo połączone ze sobą, bo ja bym nawiązał też do tego finału Ligi Mistrzów, o którym mówił Sebastian. Jestem ciutkę młodszy, ale to są podobne roczniki i pamiętam, że Milan wygrywając 4-0, myślałem sobie, to jest ta wielka drużyna, ta Barcelona to jakaś słaba jest po prostu. To ale Ligi Mistrzów 4-0, wielki jest Boban Savicevic, a nie jakiś tam Stoiczkow czy Romario. Ale generalnie drużyną, o której ja chciałbym opowiedzieć, to jest Mundial 94 i Włochy. Włochy z Roberto Baggio. To było z kolei moje pierwsze zauroczenie futbolem. Słuchajcie, Roberto Baggio, ten ogonek, taki nietypowa fryzura, powiewający, kiedy mijał wszystkich obrońców. Patrzcie, 2 gole strzelił Nigerii. Potem strzelił gola, którego ja zapamiętam niesamowicie, czyli z gol z Bułgarią. Dostaje piłkę z autu. Bierze jednego zawodnika na plecy, mija go, mija drugiego i po długim rogu strzela pięknego gola, wygrywają 2-1 do finału. Coś niesamowitego. No Roberto Baggio był tą wielką miłością, ale taką miłością tragiczną, bo to, co stało się w cudach karnych z Brazylią, no to pamiętam, że jako mały chłopaczek naprawdę to bardzo, bardzo mocno przeżywałem. Ale mimo to ta miłość do samego Roberto Baggio została. Później śledziłem jego karierę, to był nie tylko Milan. On zaliczył wszystkie te wielkie kluby włoskie, Juventus, Milan, później jeszcze Inter. A na końcu oczywiście czarował jeszcze w Brescia czy Bolonii. Także Roberto Baggio już bez tej swojej kitki charakterystycznej kończył karierę, no ale to był mój taki pierwszy wielki idol. Chociaż paradoks tej całej sytuacji polega na tym, że po tym mundialu przerzuciłem się też na kogoś innego, tylko kogoś, kto miał dopiero 17 lat wtedy i na tym mundialu nie zagrał, chociaż był na nim. To był Ronaldo. Ronaldo. Który jeszcze wtedy dopiero tego wielkiego futbolu smakował, ale jeszcze nie miał tej szansy, żeby wystąpić. Ale ty już wtedy wiedziałeś, że on będzie grał dobrze, nie? Na tych mistrzostwach. Przewidywałem to z pasją, być może jest to na opowieść na jeszcze inną historię, na inną okazję. Przewidywałem dlatego, że w jednej z gier komputerowych, takich dziecinnych, Sensible World of Soccer, już jej dawno nie ma, tam kupowałem owego Ronaldo, który rozwijał się niesamowicie, więc to już coś było w tym powiązane, naczynia powiązane. Piłka zaczęła funkcjonować nie tylko jako wyjście na podwórko i granie, ale też wieczorami czy w deszczowe dni granie na komputerze i poznawanie tych wszystkich piłkarzy. Także to był ten początek, Mundial 94 zdecydowanie. Ja też grałem w Sensible, no świetna gra, naprawdę. Ja też no. Sensible grałem, tylko joysticki się strasznie psuły, nie? Strasznie, oj, też mi to przypomniałeś. Sebastian, jeszcze mam do ciebie pytanie, a czy twoim idolem był Tsubasa, czy nie był? Wiesz, to powiem ci, że oczywiście, że to było, wiesz, coś, co było nieodzowne, jak jesteś młody i to było coś, co wydawało ci się, że to jest takie proste. Znaczy najfajniejsze było to, że oglądając Tsubasę, chciałeś to później robić na podwórku, nie? Że to jest takie proste, łatwe i przyjemnie, że przewrotki, że piękna bramka, że okienko, że wiesz, że biegniesz, fajnie zawsze te, Tsubasie zawsze fajnie było, że biegłeś jakbyś pod górkę, nie? I później tak. Z górki. Ryzom się dopiero zaczynał.
Tak, więc to były takie, powiem wam szczerze, nie no, to są fantastyczne chwile i fantastyczne momenty. Ja tak słuchając Rafała i ciebie, Łukasz, to sobie pomyślałem, zobaczcie, że w tamtych czasach ten jednak ten futbol włoski no, odgrywał poważną rolę w futbolu. Nie tylko reprezentacyjnych, ale zobaczcie i klubowym, tak? Bo nawet jak powiedziałeś, Rafał, odnośnie Holendrów, wymieniłeś właśnie tą trójkę tych Holendrów, którzy stanowili o sile Milanu, w tamtym momencie Milanu takiego bardzo mocnego. Tak samo wiesz, tutaj o reprezentacji Włoch, Roberto Baggio, Del Piero, to są wszyscy piłkarze ci Włosi, okej, Del Piero wtedy jeszcze był szczylem, ale Baggio, właśnie Albertini, czy właśnie Donadoni, no to byli piłkarze, którzy po prostu byli dla nas kimś, kto jak teraz, nie wiem, byśmy powiedzieli, nie wiem, u Brazylijczyków, czy u Holendrów, albo u Portugalczyków Ronaldo, to wtedy oni kimś takim byli. Takie mają wrażenie, tak odczuwam to dzisiaj. To była wielka paczka, to prawda. Łukaszku, a pamiętam tę akcję z Bułgarią, o której wspominałeś. To była chyba najlepsza, najfajniejsza akcja tamtych mistrzostw. Umówmy się, cały ten turniej w 1994 roku, to był raczej pokaz takiej gry. Futbol był w defensywie wtedy. I to nie były ładne mistrzostwa, jeśli chodzi o cały turniej. No. Futbol był w defensywie, tylko trzeba zważyć na to, że grali piłkarze o 12-13 tamtego czasu, żeby było ciutkę lepszy czas dla Europejczyków do oglądania meczów, a tam z kolei było po 40 stopni. Myślę, że to też miało wpływ na formę piłkarzy. Chociaż ja z tego mundialu, jako że byłem właśnie dzieckiem i chłonąłem to, co najfajniejsze, najciekawsze, zapamiętałem tylko te najpiękniejsze mecze. Zobacz, Brazylia-Holandia, 3-2, właśnie Holandia. Też z Denisem Bergkampem jeszcze wtedy. To był ostatni turniej, na który pojechał daleko za ocean, bo on się bał latać samolotem. To był jego ostatni taki występ, nazwijmy to, za wielką wodą. Też niesamowity występ. No ale Brazylia była o tego jednego gola Bebeto z tym słynnym, z słynną celebracją narodzin dziecka lepsza. Właśnie ten mecz z Bułgaria z Włochami, niesamowite właśnie akcje Roberto Baggio, z wody, balans ciała. Słuchajcie, technika. Ale ostatnie mistrzostwa Maradony to były. Na przykład, ostatnie mistrzostwa Maradony, ten szalona radość po meczu z Grecją, tego gola, kiedy widać było jakoś szał, w ogóle szaleństwo w jego oczach, kiedy podbiegał do kamery, tego gola. I właśnie to wolę z tego mundialu pamiętać. Dla mnie to jest mimo wszystko... Aha, gdzie jego bramkę pamiętacie? Tak, o, właśnie finał z Grecją. Tak, kurczę, to była niesamowita bramka. Nie, w ogóle Rumunii, Bułgarzy, no przecież pamiętam Bułgarzy na tym mundialu, no to przecież pamiętam, jak Krzysztof Stoiczkow powiedział, że on na reprezentacji będzie rozmawiał tylko ze swoimi kolegami po hiszpańsku, jak chcą rozmawiać z nim. Więc to było dosyć śmieszne, jak on przyjechał do tej Barcelony, wielkiej Barcelony, a Bułgarzy jednak troszeczkę jeszcze, no okej, po tym turnieju Leczkow, tak, Bałakow, to wszystko zaczęło rosnąć. Kostadinow, o właśnie. No słuchajcie, ja właśnie... Mam tak jak Krojfa, myślałem, że ona jest jakaś słaba i taka trochę przechwalona. Tak samo myślałem, że z kolei Bułgaria i Rumunia to są jakieś potęgi. Taki miałem właśnie obraz piłki na tym mundialu, że mówię, o Rumunii, no wiadomo, Hadzi, Radyciu, Popescu, no to są jakieś niesamowici. Stelea w bramce, tak samo ci Bułgarzy, Trifon Ivanov, obrońca nie do przejścia, jakiś po prostu heros, który powinien grać w najlepszych klubach. Także miałem taki właśnie ogląd rzeczywistości. Jak się okazało, niesamowicie skrzywiony z uwagi na to, że to był niesamowity turniej tylko raz tych drużyn, prawda? Nigdy więcej tak dobrze nie zagrali. Roger Mila też był, nie? Roger Mila, taniec jego przy chorągiewce. No to właśnie dlatego Mundial 9-4 dla mnie jest kolorowy, chociaż wiem już, kiedy zainteresowałem się historią mundiali, że nie był to najlepszy piłkarsko tych mundiali, tak jak Rafał mówisz, ale dla mnie właśnie jest kolorowy, jest właśnie w tych promieniach słońca skąpany. No niesamowite. Tak. To jeszcze jeden wątek osobisty, taki wtręcik, bo wspominałeś o nazwiskach Rumunów. Dla mnie też to ma taki ciepły wydźwięk i fajne wspomnienie miłe, dlatego że jedna z dziewcząt, z którymi wtedy się znałem, powiedziała, że jestem podobny do Dana Petrescu i zacząłem z nią chodzić. To był wtedy komplement, wiecie, ale Dan tak Petrescu. Ale tak rzeczywiście to jest prawda, wiesz, to jest rzeczywiście prawda, no. No słuchajcie, pamiętacie, jak te Rumuni wyrzucali Niemców, jakie gole Hadzi strzelał z połowy z wolnego, no to mundial takich goli, prawda? Stoiczką tak samo, gole z wolnego w okienko, no to było coś niesamowitego. To właśnie był Tsubasa. Szwedzi byli odkryci. O. Z Tomasem Brolinem, pamiętacie? Martin Dahlin też był? Martin Dahlin, Tomas Brolin. Tomas Ravelli w bramce oczywiście. Ravelli w bramce, tak, oczywiście. Nie, no Szwedzi też niesamowity turniej. W ogóle nie, no rzeczywiście, no być może ten poziom nie był taki, jakbyśmy teraz, jak mamy i w ogóle widzimy, bo ta temperatura i to wszystko, ale był taki kolorowy. No ja pamiętam La Lasa. Reprezentant USA z taką rudą, tą brodą,
Słuchajcie, no to są takie wspomnienia, co u mnie się zakodowały już na Zicher. Aleksis Lalas. Co się stało w tym meczu o trzecie miejsce, że tak łatwo Szwecja ograła 4-0 Bułgarię? Bułgarzy już odpuścili, myślicie? To taka, wiesz, bułgarska, bałkańska mentalność. Jak są w grze, to grają do końca. Ale jak im się powinie noga, to co wtedy? Nie, no super, a to mam słuchajcie. Jeszcze dla was, mam jeszcze dla was jedną zagadkę na koniec, ok? Dobra. No to słuchajcie, nawiązuję do tego z 1988 roku. Holandia była mistrzem Europy wtedy, ok. Natomiast tak naprawdę rewelacją tamtego turnieju był inny zespół. Wiecie jaki? Belgia? Nie, nie grała w ogóle. Czekaj, czekaj. No. I to był pierwszy występ tego kraju na takiej arenie, na turnieju mistrzowskim. Ale nas zagiął to Sebastian. No. Zielone koszulki. Irlandia. No właśnie, Irlandia. I nie Irlandia Północna, bo ona grała wcześniej na mundialach chociażby, tylko Irlandia właśnie była rewelacją turnieju. Prawa wszystkich leci. Ale to nie. No i to był taki zespół, Liam Brady na przykład tam grał, zresztą tam kilku było naprawdę dobrych piłkarzy i tak się złożyło, że w ostatnim meczu grupowym Irlandia spotkała się z Holandią. Holandia musiała ten mecz wygrać, jeśli chciała wejść do półfinału, a Irlandczykom wystarczył remis. I męczyli się długo, i Hulit, i Van Basten, i wszedł taki rezerwowy napastnik, Wim Kieft nazywał, i strzelił tuż przed końcem strzelił bramkę na 1-0 i dzięki temu Holendrzy w ogóle weszli do półfinału. Dobra, to ja mam dla was, teraz wymyśliłem teraz w tym momencie. Mistrzostwa świata w 94, Stany Zjednoczone, w reprezentacji Brazylii na prawym wahadle kto grał? Cafu. Tak jest, Cafu. No, mamy to. No to jeszcze jedno, z tego mundialu. Wspomniałeś Aleksiego Lalasa, a kto prowadził Amerykanów? Ruth Arena? Nie. Ja mówię Bora Milutinović, nie? Bora Milutinović, no właśnie, brawo, brawo, brawo ty. No niezła. Brawo Łuki. To jest ten pierwszy turniej, wiecie, to jest niesamowita miłość od pierwszego wejrzenia. No właśnie, to jest pierwsza miłość. Nikogo już potem tak nie kochał mocno, jak tam tego turnieju. Tylko Ronaldo i to koniec. A to Ronaldo, zostawmy sobie Ronaldo na następny raz, bo tu będzie tych wspominek sporo i każdy z nas z pewnością fascynował się tym pierwszym Ronaldo, prawdziwym Ronaldo, nie? Oczywiście, ten drugi jedyny jest Cristiano, pamiętajcie, to jest Cristiano. No właśnie, to jest tak, to jest Cristiano albo CR7, można go nazywać różnie, natomiast Ronaldo był tylko jeden. Dokładnie tak. No to panowie, dziękuję za dzisiaj, spotkamy się jeszcze za pośrednictwem Skype'a, ale nie ukrywam też, że tęsknię już do takiego spotkania na żywo w studiu przy okazji, czy też wydawanego przez Łukasza magazynu 442, jak trener Andrzej Strejlo mówi 424, czy też przy okazji magazynu Gol następującego tuż po nim w poniedziałek. To pewnie nie będzie jeszcze ani najbliższy poniedziałek, ani ten następny poniedziałek, ale mam nadzieję, że ten poniedziałek już gdzieś tam się czai za rogiem i wkrótce nastąpi. Sebastian Mila, Łukasz Zarzewski. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia.